Prace na boisku, a właściwie pod boiskiem zespołu szkół agrotechnicznych, rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku i idą zgodnie z planem. Wykonane jest już dwie trzecie inwestycji. Od strony ulicy Szczecińskiej widać jeszcze głównie wykopy, ale w dalszej części zobaczyć można wyrównane dno zbiornika, przykrywające je kruszywo i zbiorniki ułożone w dwóch poziomach i kilkudziesięciu rzędach. One również przykryte będą warstwą kruszywa i ziemią. To w nich gromadzić się będzie deszczówka i woda z roztopów. Główna część inwestycji w tym miejscu, czyli budowa zbiornika retencyjno rozsączającego o łącznej pojemności niemal 15 tysięcy metrów sześciennych, zakończy się za półtora miesiąca. Potem jeszcze potrzebne Będą przełączenia i zbiornik zacznie działać. Jednocześnie budowane będzie nowe boisko zespołu szkół agrotechnicznych. Będzie miało ono murawę trawiastą, a wokół niego będzie tarta nowa bieżnia. Całość gotowa będzie w połowie roku. Koszt tych prac to ponad 19 milionów złotych. Co ciekawe, murawa boiska podlewana będzie wodą zgromadzoną pod nim, właśnie w zbiorniku. Prace na terenie Rolniczaka to tylko część projektu pod nazwą „Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi. W ramach tej inwestycji przebudowany już został jeden parking. Powstaną też dwa zbiorniki retencyjne i niemal 30 ogrodów deszczowych. Cała inwestycja zakończy się w przyszłym roku i kosztować będzie ponad 30 milionów złotych. Prawie 19,5 miliona złotych to dotacja zewnętrzna.